Jednogłośnie radni gminy Nowy Doninów przyjęli budżet na 2021 rok. To zrównoważony plan rozwoju gminy. To budżet, nad którym pracowaliśmy wspólnie z myślą o mieszkańcach, zaznacza wójt gminy. Oczywiście realne potrzeby, bo środki, które są potrzebne, są środkami pozyskiwanymi z zewnątrz i liczymy, że na te plany, które przyjęliśmy, uda się pozyskać środki zewnętrzne, głównie z Unii Europejskiej, od marszałka województwa oraz z innych źródeł. Nasz budżet jest przygotowany tak, byśmy mogli zrealizować wszystkie jego założenia, podkreśla skarbnik gminy. Mamy budżet nadwyżkowy. Nasz budżet od kilku lat jest nadwyżkowy. Po prostu mamy troszeczkę kredytów, ale one są już tak na ukończeniu, bo mamy kredyty do 26 roku pozaciągane i kończy się spłata tych kredytów. Także jest budżet nadwyżkowy i nie ma deficytów w tej chwili. To budżet podobny do tego z 2020 roku. Dzięki temu będziemy mogli zrealizować kilka istotnych inwestycji, zaznacza przewodniczący komisji rewizyjnej. Wszystkie te zadania, które są do realizacji, mają pokrycie finansowe. Więc mówimy, że na obecną chwilę będziemy jeździli autobusami, będziemy budowali i remontowali drogi, będziemy budowali i remontowali kanalizację sanitarną. To są takie zadania, które żeśmy założyli. Mamy jeszcze dodatkowo zaoszczędzone pieniądze w wysokości 235 tysięcy złotych. Plany inwestycyjne gmina ma bardzo ambitne. Będziemy inwestować w infrastrukturę sportową, rekreacyjną, w zdrowie, w drogi. To są te główne zadania, które nakreśliliśmy sobie w budżecie na rok 2021. Dla mnie najistotniejszym jakby rozwiązaniem, planem na rok 2021 są drogi. To jest zawsze temat, który na każdym spotkaniu z mieszkańcami jest poruszany. Dzisiaj każdy z nas chce jeździć dobrymi drogami, dlatego też będzie to rok budowy, remontu dróg oraz infrastruktura z zakresu ochrony środowiska, czyli budowa kanalizacji, bardzo kosztowne zadanie oraz rozbudowa istniejących odcinków kanalizacji i wodociągu. Jak zaznacza wójt, w 2020 roku dzięki wsparciu środków zewnętrznych udało się zrealizować 12 dużych inwestycji na terenie gminy. To modernizacja kanalizacji, jej kolejny etap w Nowej Wsi, rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa drogi gminnej w Lipiankach, budowa świetlicy wiejskiej w Woli Brwileńskiej, przebudowa drogi w miejscowości Trzcianno, strefa workout i skocznia w Dal w kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej w Nowym Doninowie, budowa targowiska Mój Rynek w Nowym Doninowie. To również projekty zrealizowane w ramach MIAS, zakup i montaż kontenera socjalnego dla potrzeb sołectwa Kamion Grodziska, zakup i montaż lamp solarnych dla potrzeb sołectwa Stary Doninów oraz dla potrzeb sołectwa Brwilno. To również zadania realizowane przez stowarzyszenia we współpracy z gminą. Wielofunkcyjny teren wypoczynku i rekreacji z elementami edukacji ekologicznej w miejscowości Dzierżązna. W Soczewce zagospodarowano skwerek z elementami ścieżki historyczno-edukacyjnej, a w Nowym Doninowie powstała strefa wypoczynku z elementami ochrony klimatu. Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Nowy Doninów. Będą dodatkowe połączenia autobusowe, m.in. do Włocławka czy Płocka. To nie było nigdy zadanie nasze. Teraz stało się zadaniem gminy, wynikającym z potrzeb, ale również kosztownym zadaniem. Wprowadziliśmy rozwiązania związane z transportem wewnętrznym, gminnym transportem. Wójt jest organizatorem transportu publicznego. Ograniczając koszty dofinansowania poprzez wsparcie ze strony wojewody, bo z takim wnioskiem żeśmy wystąpili do wojewody, żeby otrzymać dodatkowe środki na ten transport gminny. I powiem, że sukcesem, dlatego też rozbudowaliśmy kolejne linie komunikacyjne na terenie gminy Nowy Doninów. Myślę, że adekwatne dla potrzeb naszych mieszkańców. To bardzo potrzebna decyzja z myślą o mieszkańcach, dodaje przewodniczący Rady Gminy. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnego środka publicznej komunikacji, który by zaspokajał potrzeby
mieszkańców. Jest to idealny pomysł wójta, który strzelił się w dziesiątkę. Mieszkańcy są zadowoleni. Dzięki tym kursom mieszkańcy będą mogli korzystać z połączeń na terenie gminy, ale i poza nią. Szczegółowe rozkłady jazdy na przystankach autobusowych. Mieszkańcy gminy Nowy Duninów, jak tylko będzie taka możliwość, będą mogli szczepić się przeciw COVID-19 w punktach przygotowanych na terenie gminy. Ochroną zdrowia zajmuje się Ośrodek Zdrowia Rodzina w Nowym Duninowie. Mamy dwa punkty medyczne na terenie gminy, czyli w Soczewce i w Nowym Duninowie Główny. Jestem przekonany, że mieszkańcy będą mogli w tych punktach się zaszczepić przeciwko koronawirus. Na pewno będę zachęcał mieszkańców, żeby skorzystali ze szczepionki. Natomiast jest to początek i pewnie się zaszczepię, bo to będzie koniecznością. Natomiast jeszcze dzisiaj nie mamy takich możliwości.